Kiedy w roku 1992 Towarzystwo Kultury Ziemi Szamotulskiej wydało książkę autorstwa Romualda Krygiera pod tytułem Szamotulanie znani i mniej znani, nikt nie spodziewał się, że wątek jednych z bohaterów tej książki spotka się z tak dużym zainteresowaniem szamotulskiego regionalisty Łukasza Bernady. Jego uwagę przykuły bowiem postaci Xaviera i Filipa Szarwenków, a jego fascynację wzbudziła pełna polskich wątków twórczość muzyczna owych braci. Wiąże się to z tym, że Xawer i Filip Szarwenka byli wnukami polskiego młynarza Antoniego Golisza, który mieszkał w Ruksie. Jest to malownicze jeszcze do dziś miejsce wśród lasów znajdujących się nad Wartą w pobliżu miejscowości Sycyn. Tam tenże Golisz miał kapelę rodzinną i oni jako dzieci, jeżdżąc do tego dziadka bardzo często, nasłuchali się tej muzyki. Ta muzyka rozbrzmiewała w ich uszach później i stąd właśnie te kompozycje. Rosnące z czasem zainteresowanie tematem szarwenkowskim coraz większej grupy osób przyczyniło się do znacznego pogłębienia wiedzy o genezie więzi wiążących braci Szarwenków z ziemią szamotulską. Przypuszczamy, że August Wilhelm Szarwenka, ojciec Szarwenki, przyjechał do Szamotuł w związku z budową linii kolejowej wiodącej z Poznania do Szczecina. To była najstarsza wielkopolska linia kolejowa, otwarta w 1848 roku, ale już w 1842 roku Wilhelm Szarwenka przebywał w tym rejonie. Mianowicie był wówczas zatrudniony przy budowie budynków gospodarczych w Bomblinie i na drodze do Bomblina, która wiodła przez prom w Kiszewie, znajdował się młyn w Ruksie. Był to ośrodek dość istotny, dlatego że tam często spotykało się towarzystwo kulturalne i poniekąd z tego też powodu taka postać jak budowniczy, który budował właśnie linię kolejową, pojawił się również w tym majątku. A że znajdowało się tam sporo dzieci dorastających, między innymi piękna Apolonia Golisz, która właśnie zrobiła wrażenie wielkie na Auguście Wilhelmie, tak duże, że oboje państwo zapałali do siebie miłością i zostało to zwieńczone ślubem, który odbył się w kościele protestanckim w Szamotułach, nie tym, który uwidoczniony jest na pocztówkach, tylko jeszcze wcześniejszym. I od tego momentu oboje państwo Szarwenkowie zamieszkali w Szamotułach i tutaj mieszkali przez kolejnych 10 lat. Podjęta ostatnio inicjatywa mająca na celu wytyczenie szlaku braci Szarwenków w Szamotułach zrodziła się poniekąd samoczynnie. On się jakby sam wytyczył, mianowicie miejsca związane z dzieciństwem Xawera i Filipa Szarwenków układają się same w szlak. Z każdym z tych miejsc, które na tym szlaku znajdujemy, można związać pewną anegdotę opisaną przez Xawerego Szarwenkę w jego biografii, autobiografii. Myślę, że dzięki temu wytyczeniu takiego właśnie szlaku szarwenkowskiego w Szamotułach można by w dosyć ciekawy sposób zachęcić odwiedzających Szamotuły do odwiedzenia Szamotuł, do zainteresowania się tą naszą miejscowością, idąc szlakiem od dworca aż do Zamku Górków. Istotnym miejscem na szlaku szarwenkowskim był dworzec kolejowy. Dlaczego ważnym to miejsce? Ponieważ Xawer Szarwenka jako młody człowiek, jako młody chłopak, 3,5-letni, był zafascynowany tym nowym wynalazkiem, jakie były wówczas koleje. Więc nieustannie prosił o to, żeby go prowadzono na dworzec i tam z zachwytem i trochę przerażeniem zapewne oglądał pociągi. Lokomotywa zwłaszcza go fascynowała. Wówczas były koleje parowe, więc to nie były takie lokomotywy jak teraz elektryczne, tylko parowóz, który sapał, dmuchał, coś tam w nim ciągle dźwięczało. Dym szedł z komina ogromny, więc to musiało budzić ogromne wrażenie na małym chłopcu. Opisuje w swojej biografii, wyprawiał się z tatą, który budował między innymi stacyjki kolejowe. No i wtedy mógł się napatrzeć. W wieku XIX, w połowie XIX wieku nie był to już klasztor. Był to budynek, który został zabrany zakonnikom
i urządzano w nim różne rzeczy, między innymi koszary wojskowe, ale również szkołę elementarną, tak zwaną Klipszule. I w jednym z pomieszczeń, nie wiemy dokładnie w którym, znajdowała się klasa lekcyjna i do tej klasy lekcyjnej przybywali chłopcy, między innymi Filip i Ksawer Szarwenka, jako mali jeszcze w wieku takim wczesnoszkolnym będący chłopcy. I tam odbywali pierwsze nauki. Opisuje Ksawer Szarwenka tę właśnie historię w swojej biografii. Przypomina postać rektora Pitzmana. Nie mogła to być szkoła wybitna, dlatego że Ksawer Szarwenka wspomina, że nie przygotowała ich za bardzo do gimnazjum. No ale sam fakt, że oni tam uczęszczali, może być już takim elementem ważnym na tym szlaku szarwenkowskim. Wiąże się z tym jeszcze jedna historia. Pod klasztorem znajdują się krypty. Tam spoczywają braciszkowie, którzy kiedyś mieszkali w klasztorze i tam po prostu składali po śmierci swoje zwłoki. Zdarzyło się, że Wilhelm Szarwenka, ojciec Szarwenków, przygotował spektakl teatralny. Pewnie nie jeden, ale ten akurat był niezwykły. Był to Robert the Diabeł, a ponieważ Wilhelm August jako plastyk, powiedzmy, szczególną wagę przywiązywał do scenografii, chciał, żeby ona była szczególnie jakaś taka niezwykła, budząca wrażenie na widzach. I zrobił taką rzecz, że wypożyczył sobie, w cudzysłowie, zwłoki, szkielety kilku mnichów, które stały się częścią scenografii do tego spektaklu. Wspomina o tym właśnie Ksawer w swojej biografii, że potem, kiedy spektakl już się skończył i kiedy należało tą scenografię rozebrać, mnisi owi z dużym trudem dali się namówić do powrotu do swoich krypt. Dom, w którym się Ksawer Szarwenka i Filip Szarwenka urodzili, na pewno znajduje się na zachodniej pierzei rynku, czyli właśnie na tym szlaku szarwenkowskim. Jest to prawdopodobnie budynek, którym obecnie znajduje się kiosk, a dawniej był to budynek drukarni i wydawnictwa braci Bernsteinów. Czy to był na pewno ten budynek, nie jesteśmy do końca przekonani, dlatego że forma tego domu na pewno uległa zmianie. Z wspomnień Szarwenki wynika, że był to mały, niepozorny domek, który później został przebudowany, zapewne po opuszczeniu przez Szarwenków Szamotu, czyli po roku 1860, ale przed rokiem 1900. Skąd to wiemy? Otóż Ksawer Szarwenka wspomina kilka anegdot związanych z rynkiem i ze swoim dzieciństwem, gdzie przytacza nazwiska właścicieli domu i przytacza nazwisko sąsiada. I okazuje się, że w księgach wieczystych oba te nazwiska są potwierdzone. Rzeczywiście są to posesje sąsiadujące ze sobą. Pojawiają się dokładnie te nazwiska, tylko nazwisko polskie jednego z właścicieli posesji sąsiedniej jest zapisane w księgach wieczystych, jest odnotowane przez CH, a u Szarwenki przez samo H, no ale to jest drobna nieścisłość. Także niebawem odkryjemy ten fragment również biografii i będzie kolejnym ważnym miejscem, no, nie tylko na szlaku szarwenkowskim, ale w ogóle w biografii Ksawera Szarwenki, wskazanie miejsca, w którym się urodził, domu, w którym się urodził. Budynek, w którym obecnie znajduje się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły, Biblioteka Powiatowa oraz Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów. Ten budynek został zbudowany przed połową XIX wieku, w latach 40. z fundacji kilku ziemian szamotulskich i parafii szamotulskiej, właściwie proboszcza ówczesnego Szamotu, został nazwany kasyno. I w tym budynku, oprócz kasyna, znajdowały się też różne siedziby różnych towarzystw polskich przede wszystkim. Budynek bardzo sławny, ale w 1846 odebrany Polakom przez Niemców. I później w tym budynku znajdował się Hotel de Gielda. I właśnie ten hotel pojawia się w biografii Ksawera i Filipa Szarwenków w takim oto kontekście, że August Wilhelm Szarwenka, ojciec obu braci, organizował w tym hotelu w sali balowej
Obecnie ta sala balowa jest podzielona na kilka pomieszczeń bibliotecznych, ale widać duże okna z daleka, także do dziś z zewnątrz przynajmniej widać, gdzie ta sala się znajdowała. I tam organizował spektakle teatralne. Ciekawe wydarzenie wiąże się z samym Zamkiem Górków. Wydarzenie związane ze ślubem babci Ksawera Szarwenki, Anieli Żonkulewskiej, z Antonim Goliszem, czyli owej polskiej gałęzi rodowej Szarwenków. Szarwenka wspomina w swojej książce, że Aniela Żonkulewska, późniejsza Aniela Golisz, doskonale opowiadała. I oni jako dzieci, zarówno Filip i Ksawer, jak i ich kuzynowie z Ruksa, chętnie słuchali historii opowiadanych przez babcię, a najbardziej mi się podobała historia o ślubie, który odbył się właśnie tutaj na terenie Zamku Górków. Była to historia mrożąca krew w żyłach. Otóż Antoni Golisz, dziadek Ksawerego Szarwenki, służył u hrabiego Mycielskiego jako młynarz. A że był to człowiek zasłużony i bardzo pomocny hrabiemu, na prośbę, czy mógłby swoje wesele odprawić w Zamku Górków, uzyskał zgodę oczywiście na to. I kiedy państwo młodzi wraz z gośćmi tu przybyli do zamku, kominku już palił się ogień, dlatego żeby nagrzać to miejsce, bo nie było używane wówczas. I państwo młodzi właśnie stali przy kominku, przyjmowali życzenia od gości, piękne, coraz bardziej kwiecistsze słowa, kwiaty. I nagle zrobił się rumor w kominku, tak jakby wewnątrz coś zagrzmiało, zadudniło. I w kominku pojawił się trup człowieka. Okazało się, że dawno temu zaginął kominiarz. Po prostu przepadł jak kamień w wodę. I prawdopodobnie były to zwłoki owego kominiarza, który musiał biedak utknąć w kominie, a że nikogo nie było, nikt mu nie mógł pomóc. Zmarł w tym kominie, potem wysechł i kiedy rozpalono po latach znowu ognisko w owym kominie, tak na tyle tam się zrobiło jakieś zamieszanie, że ów trup się zsunął na dół i zrobił niespodziewaną wizytę podczas ślubu. I tę historię Ksawer Szarwenka bardzo dobrze wspomina jako najciekawszą opowieść swojej babci.